35-latek skradł ostatnio na terenie Leszna pięć rowerów, a małoletniemu ukradł saszetkę z pieniędzmi i telefonem. Złodziej wpadł w ręce policji, grozi mu do pięciu lat więzienia. O kradzieży na terenie Zaborowskiej Żwirowni policja została poinformowana 13 sierpnia. Mężczyzna skradł kilkunastoletniemu chłopcu saszetkę typu nerka, w której znajdowały się pieniądze i telefon komórkowy. Moment kradzieży widzieli jednak pokrzywdzony wraz ze swoim kolegą i poprosili o pomoc dorosłego przechodnia. Ten podszedł do sprawcy i zażądał zwrotu ukradzionych przedmiotów. Następnie złodziej został zatrzymany przez policjantów. Zatrzymanym jest 35-letni mężczyzna, który ma także związek z kradzieżą pięciu rowerów wartych kilka tysięcy złotych. Kradzieży w ciągu ostatnich trzech miesięcy dokonano na terenie Leszna. 35-latek usłyszał sześć zarzutów kradzieży i przyznał się do ich popełnienia.